Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj już jako ja mogę normalnie być jako ja na palionowie. Boże, jakie super to jest uczucie. No niesłychane, niesłychane, że w końcu mogę być sobą. No przecież to jest najprzyjemniejsze uczucie, jakie mogło być. I póki co jestem, czyli udało mi się wrócić, udało mi się obejść bana. Tata hejtera nie zauważył, że wróciłem na serwer. No i to jest, że tak powiem, bardzo, ale to bardzo dobra informacja. Ja dzisiaj lecę do Milki, ponieważ musimy obgadać jak... A, udało mi się w końcu. A, przepraszam, przepraszam. No i widzisz, i kto, że tak powiem, kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Dobra, zbierzcie te itemy i teraz tak, ja tu mam... Ej, mam jeszcze jakiś pistol twój różowy! No tak, no i ty mi go bierzesz. O nie, jak wczoraj u ciebie byłem i rozmawialiśmy o Pinki Bonku, to nie powiedziałaś mi, że masz innego Pinki. Tego też trzeba nazwać, ja już mam jeden poziom i tego nazwać w takim razie. I tutaj nazwa będzie inna, nie, tu będzie... Nie, odchodź. Tutaj nazwa... Ja nie chcę chyba. Nie rób tego. Nie. Ten śmiech nic nigdy nie wróży. Patrz. Masz moje naboje. Chodź, nie mam żadnych twoich. Ale mam, no. No. Jak oceniasz nazwę? Nie oceniam, Pink ja po prostu. Bong. Pink Bong, ja pierniczę. Ja nie wiem, skąd ty bierzesz te rzeczy, nie? Naprawdę nie wiem. No nie wiem, po prostu losowo. Dobra, słuchaj, przychodzę dzisiaj do ciebie już widzisz normalnie, w normalnym moim stroju, eleganckim, no, prawda? No widzę właśnie, pięknie. 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 Miodnie. Przychodzę tutaj dlatego, iż gdyż ponieważ... Czekaj, bo ja szukam słowa, czekaj. Dobra. Czekaj. Sztos. Aha, i tak długo tego szukałaś? No bo chciałam użyć jakiegoś słowa, którego się już nie używa, kiedy się używało, ale nie potrafiłam wymyślić. Sztynks! Sztynks, o Boże! No dobra, nieważne, w każdym razie przyszedłem dzisiaj do ciebie, ponieważ musimy obgadać ważną sytuację. Co ja tutaj tak wysoko skaczę? Co jest grane? Musimy obgadać ważną sytuację, musimy przemyśleć, co zaproponujemy Grimisowi jako rozwój tutaj, prawda, tego Palionowa, żeby on mógł nad nim przyjąć władzę. Ja się nad tym troszkę zastanawiałem i wpadłem na pomysł. Co ty na to, jakbyśmy zmienili nazwę Palionowa, tak. Na jaką? Grimisowo? Na Grimis City. Grimisowice. Grimis City. Grimis City. Myślę, że git, co? No. I wiesz, i kurde, Grimis te kocury zaraje po skromie, no. Bo miałczą. Przymknij, sama se w niego strzeliłaś, Ty jesteś udana, naprawdę. Ty jesteś naprawdę udana. A błano, przez to mnie uderza! No i co, i jak ten kocur ma teraz, prawda, ci zaufać, jak ty mu shotguna dałaś? No, przestań. A, nie zależy ci na nich, okej. Jeszcze nie mam mojego jedzenia. Karmel, zamienisz się zaraz. Nie, zostaw moje koty i mnie, nie chcę mi się już drugi raz wracać, przepraszam. Czemu ty nie zjesz nic, że jak... Jak dostałeś ciosa. No bo nie miałam, bo mi wszystko wziąłeś. Dobra, jak już ci się udało wrócić, jak już jesteśmy, że tak powiem, wszyscy razem w zgrupowaniu. Ej, co tu z tymi schodami się wydarzyło? Co jest tutaj nie tak? Halo? Nie wiem, ja jestem załamana. Wow, jak to się pozmieniało. A nie, już tu byłem. No nic się tutaj nie zmieniło. Czemu to zrobiłeś? No przestań mi gasić moje świeczki. No ja nie mam zapalniczki! Dobra, wszystkie pogaszone. Dobrze, bo się tlen spalał. Szybciej. No. Dobra, słuchaj, musimy iść do Grimisa. Zaproponować mu tak, zmianę nazwy z Palionowo na Grimis City, niech to jest zmienione. Przynajmniej na ten czas po prostu, bo teraz to jest Palionowo, ale tata hejtera nim rządzi. Więc jak zmienimy na Grimis City, no to już jakby tata hejtera będzie czuł, że oj, coś się tu za dużo zmienia. I wiesz, na przykład, i nie wiem, co możemy jeszcze zrobić, no bo póki co zaproponujmy mu to rozwiązanie, nie? Tak mi się możemy wydaje, na przykład na chwilotowo zamienić budynki, ale to my się teraz nie chce tego robić. Nie, tego mu nie proponujemy, bo mi się tego nie chce bardzo robić. Bo to będziemy musieli zmieniać, więc to jest... Wyobrażę sobie to, jak zaproponujemy mu tak, zmieni wszystko na fioletowy. A on, to świetny pomysł. I teraz zamieniaj sobie wszystko. To jest jak wybudowanie Palionowa od zera. No. Więc to bardzo głupi pomysł, Emilia, bardzo głupi, ale spokojnie. Słyniesz z takim.
Chodź, chodź, chodź. Musimy z nim porozmawiać. Czy on tutaj jest w ogóle? Nie wiem. Halo, panie Grimis. Czekaj, może jest tu w piwnicy. Halo. Gdzie on jest? O, tu, Jezu, jak się straszyłem. Dzień dobry, witamy panie Grimis, to jestem ja. To ja byłem przebrany poprzedniego dnia. Tak, współpracownicy. Panie Grimis, tak, mamy do pogadania. Mamy do pogadania, ponieważ mamy pewien plan. O właśnie, ważny plan, ważne info. Prawda, mamy pomysł. Przyszliśmy z wieściami. Przeanalizowaliśmy sytuację na Palionowie i doszliśmy do wniosku, że najlepszym pomysłem będzie zmienienie nazwy z Palionowo na Grimis City. Żeby to właśnie było wiadomo, że to jest twoje miasto, że to ty jesteś tutaj królem, Grimis, że prawda. City, że tylko Grimis bloki się tutaj liczą. Wiesz o co chodzi. Podoba mi się ta nazwa. I na przykład. Ale myślisz, że. Na przykład możemy. Proszę? Myślisz, że pozostali tutaj się zgodzą? A to nie ma znaczenia, ty jesteś tu władcą! To ty masz się zgodzić! Jak będą się buntowali, czyli... to ich ukażemy! No właśnie, czyli co, zgadzasz się? No oczywiście, podoba mi się to! A są jakieś inne życzenia jeszcze a propos właśnie... Grimis City, o widzę, że się podoba! Jeżeli będzie to Grimis City, to chciałbym, abyście zrobili wielki, ogromny napis. O! Grimace City, okej, czyli... A gdzie ten napis byś chciał? Może nad McDonaldem, tak. Czy nie? Czy gdzie? Tak, żeby każdy go widział. To może... Nad McDonaldem na tej górze. Albo w ogóle. Tak jak Hollywood. I jak Hollywood, no. Może być, no. To zbudujemy to może dobre, z Grimis bloków. Z Grimis bloków ten napis, co? No, tak, potrzebujemy więcej Grimis bloków w takim razie, Grimisie. Już wam daję, ale zanim wam je dam... No. Powiedzcie, jak przegrywa sprawka z tym Whistolem. No z Whistolem póki co nic się nie zmieniło, ale mam nadzieję, że... Poza tym my go nie widzieliśmy już długo, ale mam nadzieję, że jak zrobimy napis Grimis City, zmienimy nazwę z Palionowa na Grimis City, to mam nadzieję, że on się wystraszy i ucieknie. No. Okej. A jak tam przebyła sprawka z szejkami, co? No właśnie, szejków nie jesteśmy w stanie zlokalizować. Nie wiem. Ale spokojnie, zlokalizujemy. Obiecujemy, że zlokalizujemy. Są na dole. No wiem, że są na dole, ale nie mamy pomysłu, jak się tam dostać, nie? Mhm. No. No dobra. Ale macie się dowiedzieć, rozumiecie? Dobra, ale potrzebujemy więcej Grimis bloków. Jakbyś nam dał, pójdziemy budować w takim razie ten napis. Oficjalna zmiana. Ile potrzebujemy? No tak ze staka, jeszcze z dwa. To wystarczy tak mało? No, myślę, mam ze sobą jakieś, wiesz, no, więc ja też mam jeszcze. Z mocy dało mi się narobić 6, ale dam wam 4. Dobra, na to. Idealnie, dobra. Pasuje, szefie. Dobra, git. 4, prawie 4, bo brakuje 2. Ale dobra, jest okej. Dobra, no to idziemy jak to budować w takim razie. No. Nie, raczej już nie. Dobra, jak coś to przyjdziemy. My przyjdziemy, to żeby ci pokazać, żebyś przyjdziemy, no. Żebyś mógł zobaczyć, ocenić. Dokładnie. Żegnaj, Grimis, pa! Dobra, dawaj. On jest nawet, kurczę, udało nam się z nim zakolegować, to jest dobra informacja. No. Dobra, teraz musimy wybrać miejsce, gdzie będzie ten napis konkretnie. Ja myślę, że najlepiej, kurczę, no to chyba tu gdzieś, jak jestem teraz, nie? Tylko tu jest tak pod skosem ta góra. Niżej. Tak a trochę. Tutaj? O, właśnie, gdzie teraz to jesteś? Że tu? No tutaj, dobrze, ja jestem nad tobą. No, ale to musimy zacząć pisać tak stąd, w takim razie. No, wiem. Dobra, to zacznijmy, tak? Zróbmy w takim razie tutaj. Tak, chodź stąd tak. Może tutaj, czekaj. No patrz, tu. No, co tu ty robisz? Robię tu i robię G teraz. Tu jest... No dobra, to rób. Tak. Ja potrzebuję, kurczę, woda by się przydała. No, to czekaj, ja polecę po wodę. Polecisz, dobra, aha, to poleć. No, ja ty buduj, a ja lecę, no. Dobra, więc zrobimy tak, tu. I teraz tak, to musi być jakby takie trochę podwójne. Tu coś takiego i tu pójdą do góry. O, tu nie, tu musi być luka. Dobra, i tu będą dwa, widzowie, pyk, raz, dwa. O nie, trochę mnie poniosło chyba. Trochę mnie poniosło, no ale dobra, tutaj, nie, tutaj bez tego bloku i bez tego. Dobra, tutaj też nie będzie tych. Jak będę miał wodę, to będzie się to dało zrobić łatwo. Dobra, pyk. O nie! Spadłem sobie, dobra. Jesteś? Masz wodę? Jestem, Dobra, już możesz ja mi... Ja pierniczę. A masz jedno czy dwie? Czekaj chwilę, bo właśnie mam dwie. Dobra, świetnie. Bo ja, jak wiesz, nie umiem... Oh. Nie umiesz w lądowanie, no rozumiem. Tak, no. Chodź, dam ci wodę.
prawie spadłam. Masz? Rzuciłam się tam, nad tobą jest. Dobra. I wzięłam ci też Happy Meala. Co? A! Spadłem se. Jakiego Happy Meala mi wzięłaś? No Happy Meala ci wzięłam. Ja nie chcę, ja nie jestem głodny, ja mam jabłka. Ej. No co? Dobra, co tutaj robisz? Co to jest? Robię, co tutaj robię G. Jest? A nie, dobrze to tu robiłem. Raz, co, dwa. Co to jest, stary? Raz, dwa. Dobra, pyk. To jest G, to jest, tamto to jest most póki co. Raz, dwa, raz, dwa. Dobra, jest git. Ja nie wiem, o co chodzi ci, więc ja czekam, aż to skończysz, bo ja nie możesz umiem. Tu obok robić i. I to jest już G, tak? Zaczęte. Tak. Dobra. Jezu, co ty próbujesz zrobić? Kurczę, i ile, co dwa sobie zrobić? Podwójne takie, no jakby to napisy, nie? No rozumiem cię. Jak to ma być nisko? Stary, ja w ogóle nie wiem, co ty robisz, ja nie wiem, co ja robię. Może nam faktycznie braknie z tych bloków, jak tak sobie teraz myślę, ale... No, ale najwyżej podskoczymy do niego, to jest, wiesz, obok, nie? Dobra, tu raz, dwa i tu jeszcze raz. O nie, 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 nie. Dobra. Szału! Mam kolejny. Jakiego szału dostaniesz? No z tym, kurde. Nie pękaj, nie pękaj. Już mam dosyć. Okay, dobra, uwaga, muszę zobaczyć, jak wygląda ten to G. Czemu ty mi kazałeś robić ry i jak to jest teraz ry, gry? No to róbmy. No to za wysoko jedno, za wysoko jedno. Aha, faktycznie. Ale G wygląda git, mi się podoba. Dobra widzowie, trochę nam to zajęło, ale mamy, zrobiliśmy Grimmis City, czyli napis idealny Grimmis City. Ej, naprawdę ładnie się prezentuje ten napis, musimy jeszcze zrobić reakcję Grimmisa. Ciekawe, czy on już to widział, czy podglądał, jak robiliśmy, czy nie. Halo, halo, panie Grimmis, zapraszam za mną. Zapraszam, tutaj, skończyliśmy napis zapraszamy. I wygląda świetnie. Wygląda świetnie, mam nadzieję, że... Genialnie. Oczywiście. Proszę bardzo, tak wygląda ten napis tutaj. Na tym, oj, go jeszcze można troszkę ulepszyć, ale moim zdaniem wygląda fajnie. Można go ewentualnie jakoś podświetlić, nie? Ale to jest naprawdę świetne. Podoba ci się? Co? No. Brakuje oświetlenia. No dlatego... Dobra, zrobimy to. Jakoś nam to oświetlimy, jestem pewien, tylko... Potrzebujemy czasu, widzę, że cena troszkę Dobra, podoba mi się wasza robota. Zaczyna mi się podobać ta wasza współpraca ze mną. No, nam też nam się zaczyna podobać. Się podoba. Więc my, panie Grimace, my lecimy jeszcze myśleć nad dalszymi rozwinięciami, co możemy zrobić. Pan niech też pomyśli, jak nas wykorzystać. No a my lecimy szukać sposobu, jak dostać się do sejfu, gdzie jest, prawda, zamknięte Grimace'ki. Pracujcie, a was wynagrodzę za jakiś czas. Dobrze, dobrze, dziękujemy w takim razie. Do zobaczenia, panie Grimace. Pa! Ej, dobra, udało nam się, przypodoba się. To w ogóle zrobiliśmy. Ej, tak, fajnie stary. To wygląda, tylko faktycznie widzę teraz to C, że mamy faktycznie tak, to C. Tak, to C i tam z G trzeba te platformy usunąć za tymi literkami, co się pobudowaliśmy. A, no, tak, bo tego nie usunęliśmy. No i... no dobra, wygląda to dobrze, będzie to trzeba jeszcze jakoś dopieścić, ale będzie to wyglądać dobrze. Więc my, widzowie, kończymy w tym momencie odcinek. Udało nam się dogadać z Grimmisem i jesteśmy, że tak powiem, można by powiedzieć, że jego kumplami.